Ale fajnie. Gosia wymyśliła, że Karol nie bardzo ma czas, żeby zrobić sobie jakąś imprezę, i że ona mu wymyśli urodziny, o których on nie będzie wiedział. On do mnie przychodzi dzisiaj na sauny. Dzień dobry. Impreza cykliczna, co ona daje? Ba. To daje zdrowie, ale również psychiczne zdrowie. Mamy więcej poweru do życia, więcej mamy takiej odwagi, jesteśmy bardziej witalni. Raz, dwa, trzy. Czy możesz się wcielić na chwilę w rolę kapitana? Oczywiście. I usiąść na fotelu za mostkiem, kapitanie. Proszę bardzo. Bo coś się dowiedziałem. Tak? Usiądź na chwilę. Proszę bardzo. Nie zawali się to? Nie bój się. Usiądź na chwilę. Dobrze. Jak to? 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz. Niech żyje nam. Ty szaleńcu, ty. Przepraszam. Pogodny, wesoły, dowcipny. Zawsze do przodu, ma taki generalski, sportowe podejście do życia, czy na korcie, czy w pracy. Jest duszą towarzystwa, jest lubiany. Karol jest przykładem człowieka, który kocha życie i umie żyć. Dała palucha, nie zawiera. Moje słonko, moje kochane. Zdjęcie wspólne. Ja się zastanawiam, czy jest jakaś rola, której pan jeszcze nie zagrał, którą chciałby pan zagrać. Nie ma takiej, bo ja nie mam takich tego typu marzeń, bo dopóki mamy coś przed sobą, to jest ok. Jak już zagram to, co bym chciał, to co mi zostało więcej, nic już. Wygrał konkurs na ojcostwo. No tak. Nie mówiłam, że najprzystojniejszy ojciec, najmłodszy, najprzystojniejszy najmłodszy. Ojciec w naszym środowisku. No. Takiego jeszcze nie ma. No takiego przystojnego i tak młodego w tym wieku nie ma. Nie, tak młodego nie ma. Jestem skazany na młodość i nie ma na to racji. No tak. Witam. Piękne panie i szanowny pan. No Karol jest uroczy. Jak to Karol? Uroczy gentleman. Taki silny element męski. Jest, myślę, człowiekiem, który ma gen młodości w sobie. Jest przefantastycznym ojcem i to jest tak słodkie, że rozmawiamy w tej chwili nie jak z kolegami w naszym wieku o chorobach czy o innych rzeczach, tylko rozmawiamy o malutkim dziecku, jakie to jest cudowne, jak to dziecko się uśmiecha, jak trzeba je przewinąć. I także gratuluję mu z całego serca, cieszę się jego szczęściem. Jakie cechy charakteru urzekły cię w Karolu? Ojejku, jedna najważniejsza, szlachetność. Jak ja go zobaczyłam pierwszy raz, to był taki mężczyzna z marzeń. Taki wyjęty, idealny facet, który świetnie traktuje kobietę, który jest szarmancki, który ma w sobie taki spokój. Ptaszki nam śpiewają. To dla nas. To trudno nawet sobie to jakoś uświadomić, ile rzeczy mogło się zdarzyć. Jak w momencie tu siadaliśmy, to do głowy by mi nie przyszło to wszystko, co się zdarzyło potem. Najważniejsza życiowa pana rola? No rola najważniejsza, no to ojca, wiadomo, prawda? Nigdy nie myślałem o tym, że tak się stanie i trochę to trwało, ale tej roli pewnie bym nie sprostał w okresie, kiedy w głowie miałem karierę filmową, dużo poświęcałem na to czasu. Myślę, że jestem w tym okresie, że mogę tego czasu więcej poświęcić, mieć więcej spokoju, że jak dziecko płacze, to nie wkurzam się, bo muszę biec, bo muszę coś robić ważniejszego. Nie ma nic ważniejszego. Płacze, to ja jestem z nim, poczekam, aż przestanie. To jest takie miłe, fajne.